zajmuje klasa pierwsza, przepraszam, klasa druga, liceum ogólnokształcące. To jest oczywiście rodzina, którą zapraszam. I to jest jeszcze Tadyja. Proszę bardzo, rodzina. Z ilością 53 punktów zajmuje klasa czwarta Technikum Informatycznego. Dziękuję. I trzecie miejsce z ilością 52 punktów, czyli te różnice nie są zbyt duże, klasa druga Technikum Żywienia. Bardzo proszę. Wielkie brawa. Ja chciałabym powiedzieć tak, że oczywiście wyróżnione zostały trzy zespoły, ale wśród tej grupy tu stojącej jest bardzo wiele ciekawych przebrań i bardzo fajny. Ja chciałabym zwrócić uwagę na bliźniaczki, które są moimi faworytkami. Tam bardzo piękne, ale klasyczne, ale piękne przebrania wampira i diabła. No i tak po kolei można by wiele rzeczy omawiać. Oczywiście zyskałam te klasy, które stworzyły jakąś tam całość, tak? Rodzina Adamsów zdobyła tutaj największą sympatię i uznanie jury, ale gratulujemy wszystkim, bo wszyscy byliście świetni, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że gratuluję wam tej energii i zapału, że wam się w ogóle chciało. Serdecznie dziękujemy klasom Technikum Żywienia, bo bez tych słodszych wybiegów jury na pewno nie byłoby w stanie pracować, to po pierwsze. Po drugie, wszystko wygląda pięknie i wam się należą tutaj podziękowania i ogromne gratulacje za przygotowanie do słodkości. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję oczywiście autorkom i inicjatorom naszego dzisiejszego spotkania, pani Monice Nowakowskiej-Szymczak i pani Sławomirze Szymajcie, a także wspomnianym już paniom opiekującym się grupą naszych wspaniałych kucharzy i cukierników.